Witam was, jestem Verus, a to jest mój pierwszy odcinek, a zarazem prolog serii Let's Play Gothic. Tak, właśnie Gothic. Przeszukując YouTube'a nie znalazłem żadnego polskiego Let's Play'a Gothic. Tak więc postanowiłem zrobić i ta gra jest mi dobrze znana, więc nie jest dla mnie problem nagrać cokolwiek z Gothica. A myślę, że wiele razy już przechodziłem, a jeszcze nigdy w ten sposób, czyli robiąc let's playa. Tak więc myślę, że to będzie ciekawa odmiana dla mnie, jak i dla was, którzy to lubicie, czy nie wiem, polubicie oglądać Gothica. Wiadomo, będzie jeszcze więcej let's play u mnie, ale to jest mój pierwszy, jak mówię. Pierwszy i klasyczny. Tak, to jest mój pierwszy let's play, więc myślę, że taki klasyk jak Gothic to w sam raz pasuje na to miejsce i myślę, że będzie się przyjemnie wam to oglądać, a mi będzie się przyjemnie komentować oraz grać, tak więc zapraszam do oglądania. Gothic to gra, która wyszła w roku 2001. Już od razu zdobyła wielką popularność, ponieważ ten otwarty świat, który jeszcze wcześniej bardzo rzadko był w ogóle w grach dostępny, więc to pozwoliło graczowi jakby poczuć, że to on całkowicie ma kontrolę nad swoją postacią. I ogólnie gra była bardzo popularna. Rok później wyszedł Gothic 2. W roku 2003 wyszedł Noc Kruka. I tak. Gra miała bardzo wielką popularność. Pomimo, że w 2006 roku bodajże wyszedł Gothic 3. Był całkowicie odmieniony silnik graficzny w tej grze i praktycznie wszystko się różniło. Inny świat był. Nie było, postać była ta sama, ale nie było, nie było starego świata, tak więc myślę, że ci, co mieli jakiś sentyment do Gothica starego, pewnie bardzo im to wyszło na minus. Tak więc myślę, że ten, i jeszcze odnośnie Gothica trzeciego, to on utrzymywał się w czołówce gier z najlepszą grafiką, pomimo że one nie były najlepsze. Tak, grafika dobra, ale gra nie najlepsza. No, to ostatnio częsty przypadek. Więc gra już powoli traciła swoich fanów, chociaż znaleźli się ludzie, którzy jeszcze bardzo pamiętali starą serię, tak jak ja. I oni jeszcze grali w te stare serie, tak później już Piranha Bytes, która kręciła Gothica, ona podupadła i sprzedała swoje prawa do tej nowej twórni, która zaczęła robić Gothica czwartego, Arkanie. A ta Arkania też nie przypadła do gustu graczom, ponieważ ona była zbyt prosta, było wszystko uproszczone, a chyba najgorszym jest to, że nie graliśmy starym bohaterem, tylko jakimś nowym pasterzem owiec. Nie wiem w ogóle, skąd pasterz owiec mógł stać się wojownikiem jakimś tam najlepszym. A więc no myślę, że będzie wam się miło oglądać serię. Jeśli nie, to będzie jeszcze wiele let's play u mnie na kanale. To jest dopiero początek mojej działalności, tak więc myślę, że się spodoba, przyjmę się. No to zapraszam do komentowania. Jeśli ci się spodoba, to zostaw komentarz. I po każdym odcinku będę się pytał graczy, co sądzicie o tym, jak gram, oraz co byście chcieli, żebym dołączył do jakiego obozu. Na przykład, co bym zrobił, jakie misje wykonał. Ja będę
Będzie to bardzo uzależnione od Was, chociaż sam też nie będę robił swoje rzeczy, tak więc myślę, że to nie będzie jakieś takie nudne tylko oglądanie, tylko jeszcze coś można będzie od siebie dołożyć. No i ogólnie będzie przyjemnie. O, ja tutaj padłem, więc to już będzie koniec. No to żegnam Was. Jestem Wegus, miło mi było.